Halo, halo. Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby? W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie. Co by było gdyby postać z trzeciej obsady pojawiłaby się w pierwszym sezonie? Dokładnie chodzi o Dave'a i jego przygody z pierwszym sezonem oraz z pierwszą obsadą. Zapraszam do oglądania. Dave jest nieśmiałym chłopakiem, który chciał spróbować zbudować razem przyszłość z dziewczyną o imieniu Sky. I chyba nie muszę mówić, jak to się skończyło, prawda? Generalnie jest on bardzo przewrażliwiony na punkcie czystości. Serio, obejrzyjcie sobie odcinek o chorobach, gdzie tam poruszam temat Dave'a. Tam macie wszystko dokładnie przetłumaczone. Chłop był na tyle zdesperowany, że w trakcie wyspy Pakitew zorganizował głosowanie, by samego siebie wykopać, gdy dowiedział się, że u Sky nie ma jakichkolwiek szans. Tak szczerze zastanawia mnie, co się z nim stało, bo patrząc na to, że został on sam na wyspie Pakitew, to, no, miejmy nadzieję, że nic mu się po prostu nie stało. Ale przechodząc teraz do rzeczy, błyskawicznie odpowiem wam na pytanie zadane przez was. A więc, prawdopodobnie byłby on w drużynie Wrzeszczące Susy. Być może wyleciałby w odcinku, gdzie oryginalnie Noah odpadł. Serio, nie wiem czemu, ale patrząc na niego i na Noah, to miałem kiedyś wrażenie, że oni podobni są do siebie z wyglądu, w jakimś mniejszym lub większym stopniu. Tutaj raczej nie byłoby intrygi Heather, raczej wyleciałby, bo drużyna by na niego zagłosowała. No i cóż, jak szybko by się bawił, tak szybko by odpadł. A wy? Co sądzicie o Dave'ie w pierwszym sezonie? Opiszcie, jak wy na to patrzycie i wasze przypuszczenia. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Oraz zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało i wyczekujcie następnych filmów. Na razie i cześć i do następnego razu.